Polis Fakty, witam Państwa. Zaczynamy od tragedii w Ameryce, którą już drugi dzień żyje cały świat. 28 godzin po gigantycznym zamachu terrorystycznym na Nowy Jork i Waszyngton trwa dramatyczna walka o uratowanie tych, których można jeszcze uratować, i pełne bezsilności liczenie tysięcy, być może kilkunastu albo kilkudziesięciu tysięcy ofiar. Trwają też poszukiwania sprawców tej ohydnej zbrodni i próby poradzenia sobie przez miliony ludzi w Ameryce i poza Ameryką z psychologicznymi następstwami tego, co się stało. Tak dziś wygląda południowy Manhattan. Miejsce, które jeszcze wczoraj rano tętniło życiem, a dziś przypomina pobojowisko i wielki cmentarz. Jesteśmy chyba w stanie połączyć się teraz z Małgorzatą Zawadką, która jest w Nowym Jorku. Małgosiu. Halo, dzień dobry. Witam cię, Małgosiu. Co się dzieje teraz w Nowym Jorku? Przede wszystkim, co się dzieje na Manhattanie? Dokładniej, co się dzieje głównie w tej południowej części Manhattanu? Południowa część Manhattanu jest cały czas zamknięta dla normalnych ludzi, którzy nie biorą udziału w akcji ratunkowej. Wybrani dziennikarze są zabierani na wycieczkę wozami policyjnymi, mogą to oglądać. Natomiast od 14 ulicy w dół cały czas wszystko jest zamknięte, wszystkie biznesy pozamykane. W całym Nowym Jorku wciąż zamknięte są dzisiaj szkoły. Większość biznesów jest też zamkniętych. Wszystkie uroczystości zostały odwołane. Wszystko wokół, czyli nie w okolicy tej strasznej tragedii, wygląda normalnie. Tak naprawdę to jest najbardziej przerażające. Atmosfera przypomina, południe w niedzielę, ponieważ ludzie nie poszli do pracy, spacerują po Manhattanie, nie ma korków. Jest taki spokój, ale wszystko wygląda tak jakby w zwolnionym tempie, bo naprawdę wyczuwa się taki smutek. To jest Gosiu, czy ja dobrze rozumiem, że gdyby obrócić się tyłem do miejsca, gdzie jeszcze wczoraj rano było World Trade Center, gdyby pójść Manhattanem na północ i patrzeć przed siebie, to człowiek, czy dobrze rozumiem, praktycznie nie miałby możliwości zrozumienia, co się stało kilka kilometrów, kilkanaście kilometrów dalej? Tak, to jest właśnie najstraszliwsze. Jak jechałam metrem, to myślałam sobie, przypomniała mi się kiedyś historia o tym, jak wyginęły amerykańskie bizony. Giną, jak nie widzą, kto do nich strzela, i dalej stoją, które dalej jedzą, dalej stoją, dalej idą naprzód i czekają na kulę. Ja miałam takie poczucie, że po prostu Amerykanie w tej chwili zachowują się tak jak bizony, ponieważ starają się udowodnić wszystkim, że życie toczy się nadal, i starają się nie zauważyć tej strasznej rzeczy, która się stała, a jednak się stała. Dziękuję ci bardzo. Dziękuję ci bardzo. Na razie. Gosiu, spróbujemy się jeszcze z tobą połączyć. Dziękuję ci na razie. Ale rozumiem, i to chyba jest najwłaściwsza interpretacja, że dziś w Ameryce, konkretnie w Nowym Jorku, są, ale to bardzo mądre bizony. Od wczoraj, od 14:45 polskiego czasu, trwa w Nowym Jorku największa i najtrudniejsza w historii akcja ratunkowa. O ludziach, których udało się uratować, i o tysiącach, których nikt nie uratuje. Katarzyna Sławińska. Walka z ogniem i walka z czasem. Kilka tysięcy ratowników non-stop przeszukuje płonące wciąż ruiny wieżowców World Trade Center. Odnaleźć żywych to teraz najważniejsze. Wierzymy, że w ruinach wciąż są żywi ludzie. Wiemy, że dzwonili z telefonów komórkowych. Teraz musimy do nich dotrzeć. Dziś rano pojawia się nadzieja. Ratownikom udaje się wydobyć żywych ludzi. Na razie tylko 9 strażaków i policjantów. Musimy uratować tylu ludzi, ilu się da. Tylko o tym myślimy. O ratowaniu życia. Wciąż trudno myśleć, ile w tych ruinach może być ciał. Według telewizji CNN specjalne barki przewożą ofiary do zorganizowanych na prędce kostnic. Cały czas płonie też Pentagon. Tu nikt już nie pozostawia nadziei. W ataku na Ministerstwo Obrony w Waszyngtonie mogło zginąć nawet 800 osób. Ratownicy całą noc wyciągali z ruin tylko ciała. Cały świat wciąż wraca do tego, co zaczęło się wczoraj o 8:45. Pierwszy atak. 18 minut później drugi, transmitowana przez wszystkie telewizje tragedia Ameryki. Tragedia całego świata. Chwilę później zaczęło się kilkanaście tysięcy, a może kilkadziesiąt tysięcy pojedynczych ludzkich tragedii. Symbol Manhattanu, World Trade Center, przestaje istnieć. Po wysokich na ponad 500 metrów wieżowcach w ciągu kilkudziesięciu sekund nie zostało nic. Te zdjęcia amatorską kamerą zrobił lekarz Mark Heath. Here it comes. I'm getting behind a car. It's incredible.
Okay, I had to go find people who need help. I don't think I'm one of them. You okay, sir? Okay. Can I just get a toot off your respirator? Yeah. Can I get a toot? I'm seeing a couple of clean breaths. W czasie, gdy przerażenie i niedowierzanie ogarnia Nowy Jork, trzeci uprowadzony samolot spada na Pentagon. Czwarty rozbija się pod Pittsburghiem. Celem terrorystów najprawdopodobniej był Biały Dom. Czy samolot nie doleciał, bo zestrzeliła go amerykańska armia? Tego na razie nie wiadomo. Mark Bingham był jednym z pasażerów Boeinga 757. Z pokładu samolotu zadzwonił, by pożegnać się z rodziną. Powiedział tylko, że nas bardzo kocha, na wypadek, gdybyśmy się więcej nie zobaczyli. Powiedział, że samolot został uprowadzony i tylko zdążyłam powiedzieć, że też go kocham. Ile może być wszystkich ofiar, tego nie dowiemy się prawdopodobnie jeszcze przez wiele dni. Na razie wiadomo, że w czterech porwanych samolotach było 266 osób. Nikt nie przeżył. Zginęło prawdopodobnie ponad 300 strażaków i ponad 80 policjantów. Do tego od 200 do 800 ludzi w Pentagonie i niewyobrażalna liczba w World Trade Center. Prezydent George Bush w nocy naszego czasu w specjalnym orędziu powiedział, że tysiące ludzkich istnień zostało nagle zakończonych przez diabelskie, nikczemne akty terroru. Te akty masowych morderstw miały przestraszyć nasz naród i wpędzić kraj w chaos, ale nie udało się. Nasz kraj jest silny. Wielcy ludzie bronią tego wielkiego narodu. Ataki terrorystyczne mogą wstrząsnąć fundamentami największych budynków, ale nie mogą ruszyć podstaw Ameryki. Ameryka jest gotowa do obrony tych podstaw. Manhattanu przed ewentualnym atakiem strzeże kilkanaście okrętów marynarki wojennej. Amerykańska armia na całym świecie postawiona została w stan najwyższej gotowości. To jest wojna. Nie można na to patrzeć w żaden inny sposób. Nieważne, czy pod względem prawnym to jest właściwe, czy nie. Musimy odpowiedzieć tak, jakby to była wojna. Musimy odpowiedzieć z przekonaniem, że problemu nie rozwiąże pojedynczy atak odwetowy przeciwko jednej osobie. To będzie długotrwały konflikt. Konflikt, do którego włączyć będzie musiał się cały świat, nie tylko Amerykanie. Ale teraz to oni muszą poradzić sobie z szokiem. Po tym ataku Ameryka, tak jak panorama Manhattanu, już nigdy nie będzie taka sama. Katarzyna Sławińska, Fakty. Mamy teraz połączenie z Waszyngtonem, gdzie jest Jarosław Anders. Witaj, Jarku. Witam, dzień dobry. Witaj, powiedz, co się dzieje w Waszyngtonie, czy i na ile normalnie funkcjonuje teraz to miasto, bo widok za Twoimi plecami jest bajeczny, wręcz majestatyczny, piękna pogoda, fragment Białego Domu, monument Waszyngtona. Czy to miasto dzisiaj, teraz funkcjonuje normalnie? Z pozoru wszystko funkcjonuje normalnie. Rzeczywiście pogoda jest bardzo piękna. Widziałem rano, jadąc do pracy, biegaczy, rowerzystów korzystających z pogody, tak jakby się nic nie stało. Ale oczywiście coś się stało. Kierowca, który mnie wiózł z autobusem, rozmawiał tylko o tym. Widać na rogach, na skrzyżowaniach większych, ważniejszych przynajmniej w Waszyngtonie, samochody policji wojskowej, MPs. Widać gdzieniegdzie Gwardię Narodową. Także oczywiście miasto nie wróciło całkowicie do normy, chociaż rząd wrócił do pracy. Wszyscy pracownicy rządowi mieli się dzisiaj stawić w swoich miejscach pracy. Szkoły i uczelnie pozostają natomiast zamknięte. Wczoraj w nocy Waszyngton był bardzo dziwnie, niepokojąco cichy, ale przypuszczalnie dzisiaj jak gdyby już powraca do normalnego trybu życia. Jarku, wczoraj w nocy, bo w zasadzie dzisiaj w nocy, gdy telewizja CNN nadawała wystąpienia amerykańskich polityków, miało się wrażenie absolutnej, totalnej jedności. Nie było demokratów, republikanów, byli tylko amerykańscy politycy. Czy takie poczucie pełnej jedności jest także wśród ludzi? Wydaje mi się, że tak. Z rozmów, które prowadziłem właśnie na ulicy, jadąc do pracy, jadąc tutaj, wynika, że w ludziach pojawiła się nowa solidarność. To zresztą cecha Amerykanów, że wtedy, kiedy dzieje się dobrze, potrafią się zachować dosyć samolubnie i arogancko, natomiast w sytuacjach kryzysu budzi się w nich ogromne poczucie solidarności i wręcz braterstwa. Nie ma podziałów rasowych, nie ma podziałów politycznych, ideologicznych i tak dalej. Także wydaje mi się, że to, wiem, że tak jest w Nowym Jorku i przypuszczam, że tak samo jest tutaj w Waszyngtonie. Jarku, dziękuję Ci bardzo. Trzymajcie się wszyscy. To był z Waszyngtonu Jarosław Anders. Nie wiemy, ile jest ofiar wczorajszych zamachów. Nie wiemy też, ilu Polaków zginęło w Nowym Jorku i w Waszyngtonie. Wiadomo jednak, że wśród śmiertelnych ofiar jest wielu naszych rodaków. O tym, czy i jak można zdobyć informacje o losach Polaków, Mikołaj Kunica. W Nowym Jorku, wie pan?
syna i z mamą. Ile rodzin jest w podobnej sytuacji? Nie wszyscy, którzy przychodzą przed budynek amerykańskiej ambasady, mają bliskich w Stanach Zjednoczonych, ale dla sporej części z tych ludzi najbliższe noce na pewno nie będą spokojne. Na najważniejsze pytanie, jak wielu Polaków mogło zginąć w atakach na Nowy Jork i Waszyngton, wciąż nie ma odpowiedzi. Cały czas nie wiadomo, ile w ogóle ludzi straciło życie pod gruzami Pentagonu i World Trade Center. Tylko w tych dwóch budynkach każdego dnia pracowało ponad 40 tysięcy ludzi, wśród nich wielu Polaków. Sądząc po prostu statystycznie z ilości ludzi mówiących po polsku, myślę, że kilkudziesięciu, a być może kilkuset. Na pewno wśród nazwisk ofiar będą nazwiska polskie. Na razie powstała lista tych, którzy przeżyli zamach na World Trade Center. Na internetowej stronie Nowego Jorku można znaleźć kilkaset nazwisk, wśród nich bardzo wiele polskich. To tylko niewielka część z nich. Zawsze, gdy gdzieś na świecie dochodzi do podobnych tragedii, losem Polaków zajmuje się Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Tu gromadzone są informacje z polskich placówek dyplomatycznych w Stanach Zjednoczonych. Tu rodziny osób mieszkających w Nowym Jorku i Waszyngtonie mogą szukać wiadomości o losie swoich najbliższych. Pod tymi numerami telefonów pracownicy ministerstwa zbierają dane osób, które potem zostało się w Nowym Jorku i Waszyngtonie, nie skontaktowały się z rodzinami w Polsce. Do tej pory nie mamy żadnej potwierdzonej informacji dotyczącej obywateli Polski. Mieszkający w Stanach Zjednoczonych Polacy, nawet jeśli byli daleko od miejsc, które zaatakowali terroryści, przeżyli chwilę grozy. Większość z nich ma tu rodziny, przyjaciół i znajomych. To był taki moment olbrzymiego horroru. Brak kontaktu z żoną przez 3 godziny, niemożność dodzwonienia się do Nowego Jorku, bo dzwoniłem do brata. I później te zdjęcie w telewizji raptem, prawda, jednak uzmysłowiły, że to się na pewno stało. Patrząc na to, co stało się na pewno, nie można mieć wątpliwości, że dotarcie przez tony popiołów i gruzu do prawdy o rozmiarach tragedii zajmie co najmniej kilka dni. Na razie mieszkający w Ameryce Polacy próbują odnajdywać się przy pomocy telefonów i internetu. Trzech kolegów moich było akurat w tej wieży, która nie ma anteny. Ale wiem, że wszyscy szczęśliwym zbiegiem okoliczności przeżyli. No jeden kolega miał wsiadać do windy akurat w tym momencie, w którym samolot uderzył. Ja tak sprawdziłem, wszyscy moi znajomi, do wszystkich napisałem e-maile i telefonicznie się kontaktowałem i stwierdziłem, że wszyscy są okej. Pozostaje mieć nadzieję, że podobnie będą mogli powiedzieć wszyscy, którzy w Stanach Zjednoczonych mają krewnych i bliskich. Ale należy pamiętać, że ta nadzieja jest niestety bardzo wątła. Mikołaj Kunica, Fakty. To jak zareagowali i jak reagują Polacy na to, co stało się w Ameryce, nadaje nowy sens słowu solidarność. Ameryka na razie nie potrzebuje dostaw krwi, ale gdyby tylko padło jedno słowo, oddałyby ją tysiące ochotników. Ludzie tak jak potrafią, słowem, gestem albo modlitwą, wyrażają współczucie ofiarom i ich rodzinom. Przed kościołem pod wezwaniem świętej Katarzyny jest Arkadiusz Gdula. Arku, ten kościół jest dzisiaj jednym z bardzo wielu polskich kościołów, w których Polacy modlą się dziś za ofiary i za tych, którzy przeżyli. Tak, msze święte, nabożeństwa w intencji ofiar tego okrutnego zamachu odbywają się w całej Polsce i chyba trudno się temu dziwić, bo przecież to, co zdarzyło się w Stanach Zjednoczonych, co zdarzyło się wczoraj w Ameryce, co dalej trwa, dotknęło nie tylko Amerykanów, dotknęło przecież ludzi na całym świecie, dotknęło Polaków. Te msze święte w intencji ofiar ludzi, którzy zginęli w zamachu, w intencji ich rodzin, odbywają się w całej Polsce podczas każdej mszy świętej. Jeśli nie we wszystkich kościołach, to na pewno w zdecydowanej większości kościołów w Polsce wierni księża modlą się właśnie w tej intencji. Tak było właśnie w kościele świętej Katarzyny podczas każdej mszy świętej o godzinie 17.30, o godzinie 18.00, Tak będzie jutro w kościele garnizonowym w Warszawie, gdzie zostanie odprawiona msza święta, specjalna msza święta, podczas której wierni będą się modlić za ludzi, którzy ucierpieli w tamtym zamachu. Ale Polacy modlą się nie tylko w kościołach, także ci, którzy przynoszą kwiaty, którzy przynoszą znicze przed ambasadą amerykańską, bardzo często na chwilę uklękają i chwilę, bardzo krótko, modlą się za tych ludzi, którzy zginęli w Ameryce. Modlitwa za poległych, zabitych w czasie tego ataku na Amerykę. Tragedia, proszę pana, to trudno opisać. Tego nie można wyrazić zupełnie. Modlitwy za tych, którzy zginęli w zamachu, odbywają się w kościołach w całej Polsce. Wierni mówią, że tragedii, która zdarzyła się w Nowym Jorku i Waszyngtonie, nie zrozumieją nigdy. Ale wierni modlą się nie tylko w kościołach. Lekcje religii zaczynają się od modlitwy za ofiary zamachu i ich rodziny. Za tych,
których niewinnie spotkało cierpienie. To, co wydarzyło się w Ameryce, młodzieży próbują wytłumaczyć nie tylko katecheci. Prawie każda lekcja, tak jak ta historii w jednym z łódzkich liceów, zaczyna się od pytania, dlaczego doszło do takiej tragedii. Dostrzegacie różnicę między działaniami wojennymi a działaniami terrorystycznymi? Pytania zadają nauczyciele i uczniowie, ale ani jedni, ani drudzy nie potrafią na nie odpowiedzieć. To było po prostu przerażające. Pomyślałem, że po prostu nikt nie ma prawa decydować o losie 10 tysięcy ludzi, którzy poszli do pracy, no i zginęli niestety. Tragedia to najczęściej wymawiane dziś słowo. Jeszcze nigdy gazety nie poświęciły żadnemu wydarzeniu tyle miejsca. To niektóre tytuły. Rzeczpospolita, atak na Amerykę, krajobraz po końcu świata. Gazeta Wyborcza, wojna z USA, piekło Manhattanu. Życie, Ameryka płonie, w samo serce Ameryki. Trybuna, Armagedon, zniszczyć Amerykę. Super Express, to już wojna, winnych ukażemy. Specjalne wydanie Gali, USA w ogniu, to więcej niż Pearl Harbor. I polski Newsweek, Ameryka w ogniu. Największy koszmar Ameryki spełnił się wczoraj rano. Wstrząśnięci są wszyscy. Już wczoraj pod ambasadę amerykańską przychodzili ludzie, by oddać hołd ofiarom zamachów. Podobnie było przez cały dzień. Ambasador Stanów Zjednoczonych dziękował za pamięć i współczucie. Łączymy się razem z wami w waszym bólu. Kwiaty, znicze i płacz. Ludzi, którzy nie mogą się pogodzić z tym, że w ciągu kilku godzin tak bezsensownie zginęły tysiące osób. Ja nie mogę tego przeżyć. To jest straszne, to jest zamach przeciwko wszystkim ludziom. Kamil Młynarski oprócz kwiatów i zniczy przyszedł pod ambasadę amerykańską z wierszem. Napisał go w nocy, gdy oglądał te zdjęcia. Ameryka nie cierpi sama. My cierpimy z Ameryką. Ci, którzy mogą zrobić coś więcej niż tylko modlić się i współczuć, czekają na sygnał. Choć na razie Amerykanie nie poprosili nas o krew, żołnierze z jednostki wojskowej w Słupsku sami zgłosili się do punktu krwiodawstwa. Chciałem to zrobić w miarę charytatywnych. Pomóc innym. Może komuś będzie potrzebna ta krew. Ratownicy z Gdyni, specjalnie wyszkoleni do szukania ludzi pod gruzami, mogą spakować się w ciągu kilku godzin. Dla Stanów Zjednoczonych jesteśmy gotów wyjechać w każdej chwili z pieskami. Na razie jednak Amerykanie radzą sobie sami. Gdy będą potrzebować pomocy, mogą na nas liczyć. Arkadiusz Gdula, Fakty. Chyba w istocie radzą sobie sami. Informacja z ostatniej chwili, jak podała sieć CNN. FBI, Federalne Biuro Śledcze, aresztowało w Bostonie i na Florydzie kilkanaście osób podejrzewanych o współudział we wczorajszych zamachach. Ameryka zawsze była bliska sercom Polaków, ale chyba nigdy nie była nam tak bliska jak wczoraj i dzisiaj. Chyba najtrafniej ujął to prezydent Kwaśniewski, mówiąc, że w tej chwili my wszyscy jesteśmy Amerykanami i Nowojorczykami. A jak się czują sami Amerykanie i co myślą oraz co planują przedstawiciele Ameryki? Kilka godzin temu rozmawiałem z ambasadorem Stanów Zjednoczonych w Polsce, Christopherem Hillem. Mr. Ambassador, well, first of all... Panie ambasadorze, przede wszystkim w imieniu nas w TVN i ogromnej rzeszy naszych widzów proszę o przekazanie wyrazów współczucia rodzinom ofiar zamachu i wszystkim Amerykanom. Dziękuję. My, którzy pracujemy w ambasadzie, bardzo dobrze i głęboko czujemy wsparcie i współczucie narodu polskiego w tej ciężkim momencie. Jak pan zareagował na to, co się wczoraj wydarzyło? Moja osobista reakcja jest, jak myślę, bardzo podobna do reakcji większości ludzi. Całkowity szok wywołany tym, co zobaczyłem. Pochodzę ze wschodniego wybrzeża Stanów Zjednoczonych. Oczywiście wiele razy byłem w World Trade Center, wiele razy oglądałem go też z zewnątrz. Zobaczyć ten budynek zniszczony, widząc, ilu ludzi tam pracowało, to absolutny szok. Jakie będą, jakie mogą być konsekwencje tego zamachu w bliższej i w dalszej przyszłości? W tej chwili bardzo trudno przewidzieć reakcję Stanów Zjednoczonych. Dziś trwa akcja ratunkowa w Pentagonie, w Pensylwanii i w Nowym Jorku. Dziś ze wszystkich sił staramy się ocalić ofiary tych zamachów. Nadejdzie jednak dzień, gdy będziemy musieli bardzo uważnie zastanowić się nad tym, jak mamy zachować się w przyszłości.
Musimy zrozumieć, że nie jest to atak wyłącznie na Stany Zjednoczone. To jest atak na naszą cywilizację. Sądzę, że fakt, iż otrzymujemy tak wiele wyrazów poparcia, zarówno w Polsce, jak i w innych krajach, również od naszych sojuszników, udowadnia, że każdy rozumie, że to jest atak przeciwko nam wszystkim. I wszyscy będziemy musieli na to właściwie zareagować. Mam nadzieję, że każdy zrozumie, że to bardzo poważna sprawa. Oczywiście, według prezydenta Busha w pewnym momencie nastąpi odwet. Na jaką skalę? Myślę, że będzie to odpowiedź na właściwą skalę. Słowa właściwą skalę oznaczają bardzo dużą skalę. Trzeba zrozumieć, kto jest naszym przeciwnikiem. Musimy stawić czoła ludziom, którzy chcą zniszczyć nasz sposób życia. Wygramy z nimi. Będziemy tak silni jak zawsze. Znajdziemy winnych i zostaną oni ukarani. Niektórzy ludzie nawet w Ameryce mówią, że to, co się stało wczoraj, w jakimś stopniu podkopało pozycję Stanów Zjednoczonych jako supermocarstwa. W pewien sposób pomniejszyło ich rolę w świecie. Czy pan się z tym zgadza? Nasza demokracja jest bardzo silna. Mamy bardzo silną armię. Wiemy, co robić. Zapewniam pana, że nie jesteśmy słabsi. Te wydarzenia sprawiły, że staniemy się silniejsi. Będziemy trwali. Dosięgniemy tych ludzi. Dosięgniemy też ich mocodawców. I w rezultacie staniemy się silniejsi. Thank you very much. Bardzo panu dziękuję. Cały czas rękę na pulsie trzymają polskie władze. W Warszawie zebrał się dziś rządowy komitet do spraw zarządzania w sytuacjach kryzysowych przed kancelarią premiera. Jest Marcin Pawłowski. Marcinie, jakie są wnioski z tego spotkania, jeśli się już zakończyło, i z innych dzisiejszych spotkań najważniejszych polityków i urzędników w Polsce? Polska jest bezpieczna. To oczywiście żadne pocieszenie przy tej tragedii narodu amerykańskiego, ale taki jest podstawowy i najważniejszy chyba wniosek z dzisiejszych spotkań rządzących naszym krajem. I premier i ministrowie podkreślali dziś, że nie ma żadnych informacji, nie ma żadnych faktów, które kazałyby przypuszczać, że Polska może teraz stać się obiektem ataku terrorystycznego. A mówili tak po kilku spotkaniach ze sztabem kryzysowym i po przeczytaniu raportów, specjalnych raportów naszych służb specjalnych, a więc chyba można tym informacjom ufać. To spotkanie, które zaczęło się w kancelarii premiera o godzinie 16, dokładnie w tym samym składzie co wczoraj, był więc prezydent Aleksander Kwaśniewski, był premier pomimo kłopotów ze swoim zdrowiem i byli wszyscy urzędnicy odpowiedzialni za bezpieczeństwo w państwie. To spotkanie skończyło się pół godziny temu. Jest jedna nowa informacja. Premier z prezydentem uzgodnili, że od dziś przez trzy najbliższe dni w całym kraju, we wszystkich gmachach użyteczności publicznej, flagi zostaną opuszczone do połowy na znak żałoby i solidarności z narodem amerykańskim. I to jedyna nowa decyzja, żadnych innych nowych decyzji nie ma, jednak jeszcze przez kilka dni trzeba spodziewać się, że będzie trwała ta akcja dmuchania na zimno, a więc dodatkowego zabezpieczania przede wszystkim lotnisk, ambasad i placówek dyplomatycznych, a także wszystkich obiektów rządowych, tych obiektów, które teoretycznie mogłyby stać się celem ataku terrorystycznego. Podwyższoną gotowość widać w armii, przy koszarach i jednostkach wojskowych strzeżonych zwykle przez kilku wartowników. Na każdym kroku można spotkać w pełni uzbrojonych żołnierzy. Są ciągłe patrole wokół koszar, wspomaga nas również żandarmeria wojskowa. By błyskawicznie zareagować na wszelkie zagrożenia, minister obrony postawił na baczność wojska chemiczne, jednostki obrony powietrznej kraju, a przede wszystkim jednostkę specjalną GROM. Wszystko, co można i co trzeba było zrobić, zostało zrobione już. Na szczęście nic nie wskazuje na to, by Polska w dzień po największym zamachu w historii świata musiała obawiać się terrorystów. Na spotkaniu u premiera, na które jak wczoraj przyjechał Aleksander Kwaśniewski, ministrowie i urzędnicy odpowiedzialni za bezpieczeństwo kraju byli co do tego zgodni. Chcę zapewnić panie i panów, wszystkich moich rodaków, że nie ma powodów do niepokoju, a tym bardziej nie ma powodów do paniki. Wszystkie działania są koordynowane. Jesteśmy i dysponujemy pełną kontrolą przestrzeni powietrznej Polski, granic. Raporty dla prezydenta i premiera przygotowuje specjalny zespół kryzysowy. Najświeższe informacje o tym, co dzieje się po ataku na Nowy Jork i Waszyngton, w Polsce i wokół niej, najważniejsi ludzie w kraju dostają co dwie godziny. Katastrofa w Stanach Zjednoczonych pokazuje, że tego typu zagrożenia istnieją. Jesteśmy państwem natowskim i w żadnym wypadku nie może być tak, że państwo nie przygotowuje się do zagrożenia, nie dba o bezpieczeństwo obywateli.
Ten stan gotowości potrwa jeszcze przynajmniej kilka dni. Dodatkowo zabezpieczane są wszystkie obiekty ważne dla państwa. Okolice kancelarii premiera są kontrolowane przez oddziały antyterrorystów. Dodatkowe uzbrojenie dostali także oficerowie Biura Ochrony Rządu. Jednym z najpilniej strzeżonych budynków w Polsce stała się teraz ambasada amerykańska w Warszawie. Ochraniają ją dodatkowe oddziały policji. Ambasada jest zamknięta, nikt poza pracownikami nie ma do niej wstępu. Ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce nie rusza się nigdzie bez ochrony. Dodatkowe zabezpieczenia mają także przedstawicielstwa Izraela oraz państw arabskich. Podjęte w tej chwili w Polsce działania mają charakter profilaktyczny i w żaden sposób nie wiążą się z bezpośrednim zagrożeniem dla Polski lub Polaków w Polsce. W największym warszawskim biurowcu, gdzie swoje siedziby ma kilka amerykańskich firm, praca odbywa się normalnie, o ile można mówić o normalności w tej sytuacji. Niektóre koncerny zdecydowały się na dodatkową ochronę. Amerykańska szkoła w Konstancinie jest zamknięta do odwołania. Marcin Pawłowski, Fakty. I mamy kolejną informację z ostatniej chwili. Wywiad amerykański przechwycił co najmniej dwie rozmowy telefoniczne członków organizacji związanej z międzynarodowym terrorystą Osamą Bin Ladenem. Mieli oni powiedzieć, że doszło do ataku na dwa cele. Trudno powiedzieć, czy była to czysta informacja, czy też meldunek złożony w istocie przełożonemu. Tragedia Ameryki sprawiła, że ludzie z całego świata nagle zbliżyli się do siebie. Niemal wszyscy najwięksi tego świata, od papieża Jana Pawła II po premierów i prezydentów, stanowczo potępili wczorajsze zamachy. Niemal wszyscy, bo są i tacy, którzy, tak jak irackie media, w przypływie dzikiej euforii i nieprawdopodobnej w takiej chwili satysfakcji, mówią, że amerykański kowboj dostał to, na co zasługiwał. O tym, jak zareagował świat na wydarzenia w Ameryce, Grzegorz Kajdanowicz. Nie ma na świecie przywódcy politycznego, religijnego czy duchowego, który nie potępiłby tragicznych w skutkach zamachów w Nowym Jorku i Waszyngtonie. Kondolencje płyną do Stanów Zjednoczonych z całego świata. Przekazałem prezydentowi Bushowi i Amerykanom wyrazy solidarności, głębokiego współczucia i naszą modlitwę. Obywatele wielu krajów na całym świecie, w tym Wielkiej Brytanii, mogą stać się ofiarami podobnego aktu terroru. Chcę wyrazić moje szczere i głębokie kondolencje wszystkim, którzy ucierpieli wskutek tego ataku i rodzinom tych, którzy zginęli. To, co się stało, przekracza wszelkie granice. Nigdy żaden kraj nie stał się celem tak wielkiego ataku terroru i przemocy. Przekazuję jego ofiarom kondolencje i wyrazy solidarności od wszystkich Francuzów. Papież Jan Paweł II wysłał depeszę kondolencyjną do George'a W. Busha wczoraj wieczorem. Dziś w południe na placu Świętego Piotra potępił zamachy, ale ostrzegał, by nie pozwolić zwyciężyć spirali przemocy i nienawiści. Ten czarny dzień w historii ludzkości. Polecam wszystkie ofiary tej szokującej tragedii wszechpotężnej wiecznej miłości Boga. Amerykańskie gazety i dzienniki telewizyjne poświęcone są wyłącznie tragedii w Nowym Jorku i Waszyngtonie. Po kilkudziesięciu godzinach Amerykanie nie otrząsnęli się jeszcze z szoku. Wszyscy koncentrują się na pomocy poszkodowanym. Poszukiwanie przyczyn i sprawców nie zajmuje zwykłych obywateli. Boją się, że ataki mogą się powtórzyć. Nie ma wątpliwości, że ten atak jest rozmyślnym aktem terroryzmu, dokładnie zaplanowanym i skoordynowanym, i jako taki potępiam go. Terroryzm musi być zwalczany, gdziekolwiek się pojawi. Sprzeczne reakcje dochodzą z Bliskiego Wschodu. Izrael zamknął granice i przestrzeń powietrzną. Zamach natychmiast potępił Ariel Sharon, premier Izraela. W tym kraju ataki terrorystyczne to codzienność, ale skala, z jaką zaatakowano Stany Zjednoczone, także tu, przeraża wszystkich. Walka przeciwko terroryzmowi jest wyzwaniem dla całego wolnego świata. Jest walką naszego świata przeciwko siłom ciemności, które chcą zniszczyć naszą wolność i nasze życie. Na wieść o ataku i tysiącach ofiar podobnie zareagował Yasser Arafat, przywódca Palestyńczyków. Przekazuję moje kondolencje Palestyńczyków dla amerykańskiego prezydenta, jego rządu i wszystkich Amerykanów. To okropny atak. Jesteśmy kompletnie zszokowani. Ale wstrząśnięci nie są wszyscy Palestyńczycy. Tak na wieść o zamachu zareagowali mieszkańcy arabskiej części Jerozolimy. Radość, okrzyki zadowolenia i potępienia Ameryki. Także irackie media piszą, amerykański kowboj zasłużył na krwawe ataki. Kondolencje płyną do Waszyngtonu nawet z krajów, które otwarcie przyznają, że Ameryka jest wrogiem. Zresztą nie tylko wyrazy współczucia, także deklaracje pomocy. Nasi obywatele solidaryzują się z obywatelami Stanów Zjednoczonych i wyrażają pełną chęć współpracy i pomocy medycznej, sanitarnej i humanitarnej. We wszystkich państwach europejskich placówki dyplomatyczne i amerykańskie firmy są specjalnie chronione.
Policja i służby wywiadowcze podjęły specjalne środki bezpieczeństwa. Ewakuowano m.in. siedzibę brytyjskiego rządu i niemiecki MSZ. Teraz musimy pokazać nasze poparcie i solidarność z obywatelami Stanów Zjednoczonych i solidarność z każdym, kto chce pokoju i wolności w Niemczech, w Europie i na całym świecie. Nocą został zbombardowany Kabul, stolica Afganistanu. To właśnie w tym kraju ukrywa się podejrzany numer jeden, Osama Bin Laden. Ale tamtejsi talibowie przynajmniej oficjalnie zaprzeczają jakimkolwiek związkom z terrorystą i jego działaniami. Nasza polityka od początku była bardzo jasna. Krytykowaliśmy i będziemy krytykować wszystkie formy terroryzmu. Reakcje polityków na całym świecie świadczą o jednym, bez względu na to, kto jest autorem zamachów. Wypowiedział wojnę nie Stanom Zjednoczonym, ale całemu wolnemu i demokratycznemu światu. Grzegorz Kajdanowicz, Fakty. To, co się stało w Ameryce, jest wielkim szokiem nie tylko dla ludzi, ale także dla gospodarki. Jak wczorajsza tragedia wpłynie na międzynarodowy rynek finansowy? Co się stanie z dolarem? Jakie będą ceny ropy i złota? Jak będzie wyglądał rynek ubezpieczeniowy po wypłaceniu gigantycznych odszkodowań idących w dziesiątki, a może w setki miliardy dolarów? Gospodarka światowa i Roman Młotkowski. Romku, czego możemy się spodziewać? Pewnie powiesz, że wszystkiego możemy się spodziewać. Tak naprawdę nie możemy przewidzieć, jakie będą długofalowe skutki tego, co stało się w Nowym Jorku. To, co jest dobrą wiadomością na dzisiaj, to, że rozmiar problemów ekonomicznych nawet w najmniejszym stopniu nie przypomina rozmiarów ludzkiej tragedii, jaka nastąpiła w wyniku tych strasznych terrorystycznych ataków. To, co w tej chwili dzieje się na rynkach i światowych, i w Polsce, na rynku walutowym, na giełdzie, to jest stan takiego nerwowego, pełnego napięcia, oczekiwania. Oczekiwania na to, co będzie działo się dalej. Oczekiwania związanego między innymi z tym, że przecież w World Trade Center zginęli ludzie, którzy byli często kolegami, znajomymi dealerów walutowych, analityków finansowych czy maklerów. Ale to jest też oczekiwanie na jutrzejsze otwarcie giełd nowojorskich, Nasdaq i New York Stock Exchange. Otwarcie, które może oznaczać dzień próby. Takiego gospodarczego dnia próby boimy się od pierwszych chwil po wybuchu. Na prawie pustych zazwyczaj stacjach benzynowych pojawiły się samochody. Kierowcy wolą mieć teraz pełne baki. Biorę, bo na pewno będzie różnica w cenie dosyć znaczna. Kto napełnił wczoraj bak swojego auta, zrobił dobrze. Dziś od 12 rafineria gdańska podniosła ceny paliw o 50 zł za tonę, co oznacza 5 groszy na litrze. Najsilniejszy gracz na naszym rynku, PKN Orlen, zapowiedział na jutro taką samą podwyżkę. Jeśli ropa dalej będzie drożała benzyna na stacjach. Czarny scenariusz to $40 za baryłkę ropy. Dziś cena ropy zatrzymała się na $27 za baryłkę. Jeśli tak zostanie, jesteśmy bezpieczni. Jeśli nie, odczujemy to w naszych kieszeniach. Coraz liczniejsze są głosy, że gospodarka amerykańska, a w ślad za nią japońska, europejska stanęły na progu recesji. Nie byłbym taki pesymistyczny aż, ale to zależy w dużym stopniu od tego, co się będzie działo w tej chwili z rynkiem, z rynkami finansowymi w Stanach, w Japonii, w Europie. Na szczęście na tych rynkach nie doszło do kryzysu. Dziś giełdy europejskie, podobnie jak giełda w Warszawie, odrabiały straty spowodowane przez wyprzedaż akcji rozpoczętą zaraz po wybuchach w Nowym Jorku. Wkrótce jednak wiele może się zmienić. Do łask wraca złoto, które długo bardzo tanie. Części inwestorów wydaje się teraz bezpieczniejszą inwestycją niż uważane za najbezpieczniejszą walutę dolary. Wprawdzie kruszec spadł dzisiaj do poziomu sprzed eksplozji, ale by ten spadek nastąpił, potrzebna była wyprzedaż złota dokonana przez Bank Anglii. Wszystkim tym wydarzeniom towarzyszą prawie 10% spadki cen akcji firm ubezpieczeniowych i linii lotniczych. I nic dziwnego, linie lotnicze tracą ogromne pieniądze na przerwanych połączeniach transatlantyckich, które stanowią najbardziej znaczącą część ich przychodów. A towarzystwa ubezpieczeniowe stoją przed koniecznością wypłacenia gigantycznych kwot odszkodowań ofiarom katastrof lotniczych i zawalenia się budynków. Ale to wszystko nie musi oznaczać krachu gospodarczego. Ja sobie nie wyobrażam możliwości wycofania się dużych firm, które zainwestowały w fabryki lub w inne trwałe środki w Polsce z powodu nawet takiej dużej tragedii. Ona, wydaje mi się, powinna mieć bardzo tymczasowy efekt. Na naszą sytuację gospodarczą mocniej niż wydarzenia w USA wpłyną wybory i rozwiązania, jakie znajdą się dla załatania dziury budżetowej. Ale im bliżej recesji będzie gospodarka Stanów Zjednoczonych Ameryki, tym trudniejsze będzie poradzenie sobie z polskim deficytem budżetowym. Roman Młotkowski, Fakty.
I kolejna informacja z ostatniej chwili, bardzo a propos tego, o czym mówił Roman Młotkowski. Międzynarodowy Fundusz Walutowy oczekuje, że wczorajsza tragedia w Nowym Jorku i w Waszyngtonie będzie miała ograniczony wpływ na światową gospodarkę. Trudno powiedzieć, czy jest to uspokojenie, czy też stwierdzenie faktu i bardzo, bardzo zimne przewidywanie. Być może jedno i drugie. Przywódcy Stanów Zjednoczonych są niemal pewni, że za wczorajszymi zamachami stoi najbardziej poszukiwany człowiek na naszym globie. Arabski terrorysta i multimilioner Osama Bin Laden. Bin Laden podobno zaprzecza, że miał z tą tragedią coś wspólnego, choć trudno w to uwierzyć, szczególnie jeśli wziąć pod uwagę, że serdecznie pogratulował zamachowcom. Czy afgańscy talibowie, którzy go, jak mówią, goszczą, wydadzą go Amerykanom? Zaledwie 3 tygodnie temu Osama Bin Laden groził straszliwymi atakami na amerykańskie cele w zemście za poparcie Waszyngtonu dla Izraela. 44-letni Saudyjczyk nie przebiera w słowach. Dla niego Ameryka to wielki szatan. دخل عليها مسلح عسكر يريد أن يعتدي على بيتها فهي تقاتله وهي دجاج فنحن نطالب بحقها لجميع الكائنات الحية فضلا عن الكائنات الإنسانية البشرية. Bin Laden od 1996 roku kieruje islamską kampanią terrorystyczną przeciwko Ameryce z Afganistanu. Przyjaźni się z rządzącymi tym krajem talibami. Wiceminister spraw zagranicznych Radek Sikorski był w Afganistanie kilka razy w drugiej połowie lat 80. Osama Bin Laden został z Arabii Saudyjskiej wydalony, później został wydalony z Sudanu. No i tam znalazł jedyne miejsce, które zapewnia mu fizyczne bezpieczeństwo. Człowiek bez paszportu przyjechał do kraju, w którym jest pod szczególną ochroną, bo gościna to jedno z podstawowych założeń kodeksu etycznego talibów. Będą bronić islamskiego gościa za wszelką cenę, a cenę zapłacili już wielką. Za ukrywanie najbardziej poszukiwanego terrorysty świata na Afganistan nałożono międzynarodowe sankcje. Nic nie dają na razie wydany za Bin Ladenem międzynarodowy list gończy i 5 milionów dolarów nagrody za jego głowę. Saudyjski banita jest odpowiedzialny m.in. za 2 krwawe zamachy w Afryce w sierpniu 1998 roku. W wybuchach samochodów pułapek przed amerykańskimi ambasadami w Kenii i Tanzanii zginęło ponad 200 osób. Rannych były tysiące. Budynki wyleciały w powietrze w przeciągu kwadransa. FBI udało się ustalić, że schwytani i postawieni przed sądem Tanzańczyk, 2 Jordańczyków i Amerykanin byli powiązani z Bin Ladenem. A to efekt kolejnego misternego planu Osama Bin Ladena, choć nigdy się do niczego nie przyznał i nikt nigdy bezpośrednio nic mu nie udowodnił. 12 października zeszłego roku doszło do eksplozji na amerykańskim niszczycielu USS Cole, stacjonującym w porcie Aden w Jemenie. W wybuchu zginęło 17 amerykańskich żołnierzy. I to raczej nie koniec. Pojawiły się informacje, że w ubiegłym roku Bin Laden opracował misterny plan spowodowania kłopotów w różnych miejscach naszej planety. Nikt nie wie, ile ataków Osamy zostało wcześniej wykrytych, ilu udało się zapobiec. Organizacja Bin Ladena to są setki, a może tysiące rozmaitych firm, które wciąż zmieniają nazwy, przepoczwarzają się w inne firmy, łączą się, dzielą, pączkują. I tutaj stwierdzić, że to właśnie on, no jest trudno. Choć siatka jego ludzi w Ameryce jest bez przerwy podsłuchiwana i monitorowana, świetnie wyszkoleni i gotowi na wszystko, nie mają większych problemów z podróżowaniem po świecie. Uczą się tu, w szkole Bin Ladena w Afganistanie i doskonale wiedzą, kogo atakować. To fragmenty filmu szkoleniowego dla muzułmańskich terrorystów. Na ekranie były prezydent Stanów Zjednoczonych, Bill Clinton. Przygarbiony 2-metrowy człowiek, skromny i kulturalny, tak mówią o Osamie nieliczni, którzy go spotkali. Kiedy i w jakich okolicznościach znowu dał sobie znać? Rano pojawiła się szansa, że nigdy. Talibowie mieli się zgodzić na ekstradycję terrorysty. Później jednak ortodoksi islamscy oświadczyli, że najpierw muszą zostać zebrane przeciwko niemu jakiekolwiek dowody. Anna Czerwińska, Fakty. W Jerozolimie jest pan Uri Huppert, historyk i politolog. Witam pana. Witam. Witam pana. Muszę przyznać, że wielu z nas zmroziło pana wczorajsze stwierdzenie w Faktach, że teraz przynajmniej Zachód będzie wiedział, co czują Izraelczycy. Czy dziś, 24 godziny później, jest pan gotów wypowiedzieć dokładnie te same słowa? No ja sądzę, że może należy raczej interpretować inaczej to, co wczoraj było może zrozumiane. Ponieważ jest faktem, że Izrael stał jako jedyny frontowy żołnierz naprzeciw terroru arabskiego i z przykrością się stwierdza, że niestety, ale cały Zachód stał się dzisiaj frontem nie mniej niż Jerozolima, niż Izrael.
Także tu nie chodzi o oceny, ale raczej o fakty. To tyle wyjaśnienia. Proszę powiedzieć, jaki w tej chwili jest nastrój w Jerozolimie, w Tel Awiwie? To jest strach, skupienie, oczekiwanie na coś, co może się stać? Przede wszystkim piękna pogoda, wieczór chłodny i miły. Ludzie masowo spędzają czas w kawiarniach. Jeszcze więcej kobiet i dzieci w supermarketach, ponieważ jesteśmy teraz dokładnie w przeddzień świąt Nowego Roku, który zapada za 2-3 dni. Także nie odczuwa się żadnego napięcia, chyba może to, że każda kawiarnia, a raczej nawet każda szkoła ma swojego strażnika. Bo jak wiadomo, terror działa raczej przeciwko bezbronnym. Także to się widzi. Szkoły mają uzbrojonych strażników, wozy, autobusy szkolne jadą pod eskortą policji. To są bezwzględnie widoki codzienne, ale mówiąc szczerze, na co dzień, w pracy, na ulicy jest spokój, przyjazna, normalna, spokojna atmosfera. Nie czuję się napięcia. Nie czuję się, pomimo że można gdzieś tam wyczuć, że jak to się stało w Nowym Jorku, to może również dla równowagi również uderzyć w Jerozolimę. Mam wrażenie, że być może Jerozolima jest i Izrael to w tej chwili najspokojniejsze, jeśli chodzi o nastrój ludzi, miejsce na świecie, bo ta nienormalność, która zapanowała na Zachodzie w wielu krajach, przede wszystkim w Ameryce, jest codziennością Izraela. Uri Hooper, dziękuję panu bardzo. Tak jak wszyscy na świecie, tak jak państwo, zadajemy sobie podobne pytania. Jak terroryści przedostali się do kabin pilotów? Czy byli jacyś agenci, którzy mogli chociaż próbować ich powstrzymać? Jak uzbrojeni byli terroryści i jak to, co mieli przy sobie, przenieśli na pokład? Wreszcie, jakie umiejętności musieli mieć ci, którzy skierowali samoloty na konkretne cele? Anna Jędrzejowska. Zamachowcy przejęli stery chwilę po starcie. Odcięli wszystkie systemy łączności, a potem zrealizowali swój bezwzględny plan. Amerykańscy piloci, choć tak jak wszyscy inni, przeszli przeszkolenia na wypadek takiego ataku, nie mieli nawet czasu, by poinformować wieżę kontrolną o tym, że ich maszyny zostały uprowadzone. Terroryści z ogromną precyzją naprowadzili samoloty na cel. Według profesora Zdobysława Goraja z Instytutu Techniki Lotniczej zamachowcy mogli być szkoleni jako piloci. Gdyby to robił dyletant, to on parę razy mógł już po prostu doprowadzić do katastrofy wcześniej. Ten samolot mógł przepaść, mógł się zwalić dużo wcześniej. Na pokładzie jednego z uprowadzonych samolotów była reporterka telewizji CNN. Jeszcze przed katastrofą zadzwoniła do męża, opowiedziała, jak terroryści, grożąc nożami, zapędzili wszystkich pasażerów i całą załogę razem z pilotami w tył samolotu. Przestępcy dostali się do samolotu, do luku bagażowego, a następnie przedostali się na pokład samolotu. To jest technicznie możliwe. Zatem nie mieli biletów, zatem nie byli pasażerami. Zatem byli to po prostu ludzie, którzy spacyfikowali pokład samolotu, wyrzucając fizycznie pilotów ze swoich foteli. Informacje o tym, gdzie dokładnie w samolocie mieszczą się luki bagażowe i jak przejść z nich na pokład, na którym są pasażerowie, a także wiele innych szczegółowych instrukcji można znaleźć m.in. w dokumentacji technicznej samolotu pasażerskiego Boeing. Ta dotycząca Boeinga 767 leżała dziś na jednej z warszawskich ulic. Dokumenty wypadły ze śmieciarki. Białą mgłę papierów były porozsypywane tutaj po ulicy, później wiatr poprzewracał je na pas oddzielający jezdnię. Dla służb, które zabezpieczają polskie lotniska, fakt, że do takich dokładnych instrukcji może mieć dostęp właściwie każdy, znaczy niewiele. Służby ochrony lotniska Okęcie zapewniają, że do żadnego ze startujących właśnie stąd samolotów nie wejdzie osoba, która z takiej bardzo szczegółowej instrukcji mogłaby zrobić tragiczny w skutkach użytek. Na pokład samolotu nie dostanie się też nikt, kto ma przy sobie broń bądź inne równie niebezpieczne narzędzie. Podróżni mogą spotkać się z pewnymi utrudnieniami,
Jest to związane z tym, że ich bagaż może być poddany bardziej szczegółowej, takiej dokładnej kontroli, szczególnie pirotechnicznej. Czy te zapewnienia służb strzegących lotniska są gwarancją, że wszyscy pasażerowie wylatujący z Polski są absolutnie bezpieczni i że na pokładzie samolotu, którym lecą, nie ma groźnych zamachowców? Niestety, stuprocentowej pewności nie będzie nigdy. Nie wszystko bowiem można przewidzieć. Brakuje środków, wypracowanych metod i sprawdzonych mechanizmów działania. Jedynym środkiem jest współpraca międzynarodowa i to wszystkich cywilizowanych krajów, bo tych terrorystów trzeba wyeliminować, są fanatycy. Bez międzynarodowej współpracy, potępienia takich aktów terroru i ukarania tych, którzy się ich dopuścili, podobnym tragediom nie sposób zapobiec. Anna Jędrzejowska, Fakty. I teraz jeszcze jedno pytanie zadawane dziś przez bardzo wielu Polaków. Czy bylibyśmy w stanie przeprowadzić wielką akcję ratunkową, gdyby, co nie daj Boże, przydarzyło się nam coś takiego jak Amerykanom? Czy bylibyśmy w stanie? Podobno tak. Jan Błaszkowski. To zdjęcia sprzed 6 lat, gdy wybuch gazu zniszczył 10-piętrowy budynek w Gdańsku. Była to największa w Polsce akcja ratunkowa prowadzona w wysokim budynku. Akcja, która choć bohaterska, pokazała, że w Polsce nie było wówczas specjalistów przeszkolonych do działań w takich warunkach. Nie brakowało na pewno ratownikom chęci, odwagi, bo praktycznie tą odwagą nadrabialiśmy braki zarówno sprzętowe, jak i te związane z umiejętnościami. Ratownik numer 2 zjeżdża. Dziś w Gdańsku ćwiczyła ekipa strażaków ratowników przeszkolona specjalnie do akcji na wysokościach. Jednostka powstała właśnie po katastrofie gdańskiego wieżowca. Wyżej już nie damy rady. Zbyt krótka drabina to jednak nie problem, ponieważ większość akcji ratunkowych w wieżowcach prowadzi się z dachu budynku lub z helikoptera. To w ten sposób ratownicy docierają do osób uwięzionych na najwyższych piętrach. Budujemy stanowisko do ewakuacji tej osoby poszkodowanej i w noszach, w zależności od urazów, można tą osobę sprowadzić na dół. Te umiejętności nie wystarczą, gdy wieżowiec się zawali lub zostanie wysadzony w powietrze. Tak było w Gdańsku, gdzie akcję ratunkową trzeba było kontynuować nie na wysokości, ale w ogromnym rumowisku, podobnie jak dziś w Nowym Jorku. Ale w Polsce są już ekipy do działań w podobnych warunkach. To jednostka ratownictwa górniczego z Lubina, jedna z najlepszych na świecie. Jej członkowie ratowali ludzi zasypanych podczas trzęsień ziemi w Armenii i Turcji. Ratownicy dobrze jednak wiedzą, że nawet takie poduszki pneumatyczne umożliwiające podnoszenie 50-tonowych kawałków betonu nie dają gwarancji uratowania zasypanych pod gruzami World Trade Center. Ludzie z dolnych kondygnacji mają duże szanse na przetrwanie. Ale przetrwają tylko ci, którzy zostaną szybko odnalezieni. Ta jednostka psów ratowniczych z Gdańska trenuje 3 razy w tygodniu. A wszystko po to, żeby zwierzęta były w każdej chwili gotowe do takich akcji poszukiwawczych, jak ta w Nowym Jorku. Działanie służb ratowniczych z psami ratowniczymi na pewno będzie tam bardzo wskazane. Paradoksalnie to nie brak dobrego sprzętu jest dziś głównym problemem polskich specjalistycznych jednostek ratowniczych. Te wyposażone są bardzo dobrze, ale jest ich po prostu za mało. Jan Błaszkowski, Fakty. Warto przypomnieć największe zamachy terrorystyczne w historii świata. Po co? By zademonstrować, że przy całej ich potworności są absolutnie nieporównywalne do tego, co zdarzyło się wczoraj. Maciej Woroch. Eksplozje, uprowadzenia samolotów i ludzi, samochody, pułapki. Tak działają terroryści. Za każdym razem, kiedy się pojawiają, giną ludzie. Po raz pierwszy głośno zaczęto mówić o terroryzmie pod koniec lat 60. Po tym, jak z wioski olimpijskiej podczas igrzysk w Monachium w 72 roku uprowadzono, a potem zamordowano reprezentację Izraela. Zginęło 11 osób. Zamachowcy najczęściej atakują na Bliskim Wschodzie i w krajach trzeciego świata. Właśnie tutaj mają swoje bazy. Ich bojownicy działają w imię Allaha. W samym Izraelu nie ma miesiąca bez zamachu, a liczba ofiar rośnie w zastraszającym tempie. Na ulicach, w autobusach, restauracjach wybuchają bomby wypełnione gwoździami, a za każdym razem giną ludzie. Rannych są setki. Terroryści atakowali w każdym większym mieście w Izraelu. W styczniu w Netanii rannych zostało 40 osób. 4 marca 4 zabitych i 66 rannych w wybuchu bomby w tym samym mieście. 3 tygodnie później zamachowiec zdetonował bombę w autobusie w Jerozolimie. Ranne 22 osoby. Czerwiec. Przed dyskoteką w stolicy Izraela, Tel Awiwie, zginęło 17 osób. Rannych było prawie 100. Sierpień. Wybuch bomby w pizzerii w Jerozolimie zabił 15 osób. Rannych było 90. Religijni fundamentaliści atakują też inne kraje, najczęściej Stany Zjednoczone. Terroryści przeprowadzają krwawe zamachy na amerykańskie firmy, placówki dyplomatyczne i turystów. Lista takich akcji jest długa.
Grudzień 1988 roku. Dwaj agenci libijskich służb specjalnych detonują bombę na pokładzie samolotu amerykańskich linii Pan Am. Giną wszyscy pasażerowie maszyny i mieszkańcy szkockiego miasteczka Lockerbie, na które spadł Boeing 747. W sumie 270 ofiar. Luty 1993 roku. W World Trade Center w Nowym Jorku wybucha samochód pułapka. Zginęło 6 osób, rannych było ponad 600. Listopad 1997. W największym zamachu w historii Egiptu pod Luksorem ginie 57 turystów, egipski przewodnik, 3 policjantów i 6 islamskich fundamentalistów. Rok później, w sierpniu 1998 roku, przed amerykańskimi ambasadami w Kenii i Tanzanii w zamachach ginie m.in. 12 Amerykanów. Głównym podejrzanym jest ukrywający się w Afganistanie Osama Bin Laden, człowiek, który wypowiedział Ameryce prywatną wojnę. Wojnę prowadzą też terroryści z IRA, nacjonalistycznej organizacji z Irlandii Północnej. Ich bojówki od 30 lat podkładają bomby, które zabiły już ponad 2,5 tysiąca ludzi. Każda akcja terrorystów wywołuje panikę. Una Bomber wysyłał wybuchające paczki, bo nienawidził nowoczesnych technologii. Zabił 3 osoby, a jego działalność wywołała w Ameryce psychozę. W 1998 roku, po 17 latach poszukiwań, udało się go aresztować. Odsiaduje dożywocie. Kiedy Timothy McVeigh podłożył bombę pod budynek federalny w Oklahoma City, wydawało się, że już nic gorszego nie może się wydarzyć. Zginęło 168 osób, w tym 19 dzieci. Rannych było ponad 1000. We wszystkich tych zamachach zginęły tysiące ludzi. Liczba ofiar wczorajszego może być podobna albo większa. Maciej Woroch, Fakty. Na pewno będzie większa. Zgodnie z tym, co mówili choćby prezydenci Bush i Kwaśniewski, nie można się poddać terrorystom. Takim wielkim ustępstwem byłaby rezygnacja z czegoś, co jest niezbędnym atrybutem demokracji. W polskiej sytuacji rezygnacja z wyborów. Kampania wyborcza więc trwa, choć jej finisz będzie zupełnie inny niż zazwyczaj. Przed Sejmem jest Tomasz Sekielski. Tomku, jak ma teraz wyglądać kampania poszczególnych ugrupowań? Gdy wczoraj, kończąc specjalne wydanie Faktów, żegnałeś się z widzami, powiedziałeś, że po tym, co się stało, po tej tragedii, trudno życzyć dobrej nocy. Gdy dziś rozmawiałem z politykami i pytałem o to, jak teraz będzie wyglądała kampania wyborcza, właściwie wszyscy mówili, że po tym, co się stało, po tej tragedii, nie tylko trudno prowadzić kampanię wyborczą, ale nawet trudno o kampanii wyborczej myśleć. Wydaje się więc, że przez kilka najbliższych dni kampania będzie wyraźnie stonowana. Nie należy spodziewać się ostrych politycznych spięć. Platforma Obywatelska zapowiedziała wycofanie z telewizji wszystkich swoich wyborczych spotów. Akcja Wyborcza Solidarność Prawicy odwołała już swoją krajową konwencję wyborczą, a wszystkie ugrupowania rezygnują z wyborczych festynów. To, co wczoraj wydarzyło się w Stanach Zjednoczonych, a co wstrząsnęło całym światem, także Polską, niewątpliwie będzie miało, a właściwie już ma wpływ na trwającą kampanię wyborczą. Co do tego zgodni są politycy wszystkich opcji. Rozpadł się trochę nasz świat. Kampania wyborcza w Polsce będzie inna, bo cały świat jest inny. Inna nie oznacza oczywiście, że kampanii nie będzie wcale. Ma być spokojniejsza i stonowana. Jutro trzeba przyjść do pracy, jutro będziemy normalnie pracować, jutro będzie również działać polska giełda, giełda warszawska, jutro będzie się toczyć dalej kampania wyborcza. I choć ta kampania rzeczywiście dziś trwała, to jednak większość zapowiadanych przez Polską Agencję Prasową wyborczych spotkań została odwołana. Ekspres Unii Wolności, co prawda, pojechał na południe kraju, ale wśród pasażerów nie było liderów Unii. Już nic nie będzie tak, jak było. W Łomży odwołano z kolei wiec wyborczy Platformy Obywatelskiej. Nie można śpiewać, nie można... Miało być spotkanie na Starym Rynku, dyskusja w Domu Kultury i podpisywanie książek. Rano zrezygnowano z tych pomysłów. Kampania przygotowująca nas do tych wyborów nie może toczyć się tak, jakby nic się nie stało. Politycy Platformy zapowiadają wycofanie z telewizji swoich wszystkich płatnych spotów wyborczych. Z Maciejem Płaszyńskim, Donaldem Tuskiem. Przynajmniej na razie nie będą także brali udziału w publicystycznych programach wyborczych w telewizji publicznej. Tych kilka dni trzeba poświęcić raczej na refleksję niż dyskusję wyborczą. Z tym nie wszyscy politycy się zgadzają. Na pewno nie zgadza się Jarosław Kalinowski. Co prawda zgodnie z wyborczym hasłem ludowców. Jesteśmy blisko ludzkich spraw. Prezes Kalinowski dla dobra wyborców widzi potrzebę refleksji nad tym, co stało się w Ameryce, ale chce, by okazją do tej refleksji była właśnie dyskusja i publiczna debata liderów partii, które walczą o miejsce w Sejmie. Z propozycją zorganizowania takiej debaty lider ludowców zwrócił się do wszystkich stacji telewizyjnych. Powinniśmy odbyć jakąś debatę po prostu.
prostu na temat tego, co przed nami. Byłoby rzeczą nienormalną, gdybyśmy prowadzili debaty. Przewodniczący Unii Wolności zwrócił się do premiera i prezydenta, by w związku z wczorajszą tragedią ogłoszono w Polsce Dzień Żałoby i Solidarności z Narodem Amerykańskim. Ten apel może chyba liczyć na poparcie wszystkich partii politycznych. Powinno się zrezygnować z takich wszystkich elementów natury rozrywkowej, jakieś festyny i tak dalej. Wygląda więc na to, że jeszcze wiele przedwyborczych spotkań może być odwołanych. Akcja Wyborcza Solidarność Prawicy zapowiedziała nawet, że ze względu na wczorajsze wydarzenia odwołuje zapowiadaną na sobotę Krajową Konwencję Wyborczą. Jak mówią politycy akcji, to nie jest czas na masowe wyborcze festyny i imprezy. Tomasz Sekielski, Fakty. Atak na Amerykę jest też atakiem na Sojusz Północnoatlantycki, jest atakiem na NATO. Łączymy się z Brukselą, gdzie jest Klaus Bachmann, wieloletni korespondent niemieckiej i austriackiej prasy w Polsce, a teraz korespondent gazety Stuttgarter Zeitung i Frankfurter Rundschau w Brukseli. Witam pana. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Jaka jest reakcja Sojuszu Brukseli na to, co się stało? No, reakcja Sojuszu w tej chwili jeszcze jest mało zdecydowana, bo nie bardzo jest co podejmować. Dzisiaj odbyła się szeroka dyskusja o tym, czy wydarzenia w Stanach Zjednoczonych spełniają kryteria wymagane przez kartę NATO, przez traktat Sojuszu. To znaczy, że należy to rzeczywiście uważać za atak na jednego z członków NATO, który powinien być interpretowany jako atak na całość Sojuszu i obowiązuje wszystkich członków do wspólnego działania, przede wszystkim do wspólnego ścigania, ukarania ewentualnego odwetu. I czy w Brukseli panuje bardzo taka jednoznaczna, jednomyślna opinia, że tak, mamy do czynienia z tym przypadkiem, jest to atak na Amerykę, więc na całe NATO i w związku z tym podejmujemy wszystkie wynikające z tego konsekwencje? Nie, są różnice tutaj wśród członków NATO. Jest to bardzo, bardzo wyraźnie. Dzisiaj przedstawiciel Stanów Zjednoczonych oświadczył, że nawet gdyby NATO oświadczyło, że to jest przypadek uwzględniony w artykule 5 traktatu, to by jeszcze nie oznaczało, że Europejczycy będą musieli brać udział w jakiejś akcji zbrojnej czy odwetowej. To rzeczywiście jest to, przed czym oczywiście wszyscy chcą się bronić, ponieważ nikt jeszcze nie wie, przeciw komu taka akcja może być podejmowana, bo na razie, jak wiadomo, nikt nie wie, kto to zrobił. Dziękuję ci bardzo. Z Brukseli specjalnie dla Faktów Klaus Bachmann. Psychiatrzy i psychologowie mówią, że po wczorajszym pierwszym szoku spowodowanym tragedią prawdziwe jej następstwa, szczególnie Amerykanie, mogą poczuć dopiero dziś i w następnych dniach. Jak radzić sobie z takim szokiem? Jak radzić sobie ze strachem? Jak odpowiedzieć na pytania dzieci, które widzą na ekranach telewizorów sceny grozy i obraz nieprawdopodobnej katastrofy? Tomasz Janecki. Pierwsze odczucie, jakie pojawiło się po obejrzeniu przez nas przekazów ze Stanów Zjednoczonych, to przerażenie. Zdarzają się co prawda kataklizmy, które pochłaniają więcej ofiar niż wczorajszy atak terrorystyczny. Tego, co wydarzyło się w Nowym Jorku, nie można jednak wytłumaczyć ani siłami przyrody, ani błędem człowieka. Nie możemy powiedzieć, zdarzyło się, trudno, trzęsienie ziemi, powódź. Jesteśmy obiektem ataku, ponieważ istnieją jacyś inni ludzie, którzy są pełni nienawiści, pogardy, złości, urazy do nas. Ci, którzy przeżyli, zdaniem lekarzy, jeszcze nie do końca zdają sobie sprawę z tego, czego udało im się cudem uniknąć. Potwierdza to pani Małgorzata Uszpulewicz. 6 lat temu wybuch gazu zniszczył wieżowiec, w którym mieszkała. Zginęło wtedy ponad 20 osób, jej sąsiadów. Nam też mówili lekarze, że nam te nerwy puszczą po kilku latach i tak samo na sobie odczuwam, że teraz właśnie chodzę do lekarza, się leczę, bo teraz mi dopiero nerwy puściły. Katarzyna Gudelis twierdzi, że ona dała sobie radę. 7 lat temu była na koncercie w hali stoczni. W wypełnionej po brzegi sali wybuchł pożar. Zginęło 7 bardzo młodych osób. 30 osób leczyło oparzenia w szpitalach. Wśród nich pani Katarzyna. Ja myślę, że miałam ten komfort i myślę, że nadal mam, przez to, że ja bardzo dużo o tym mówiłam. Wszystkim opowiadałam. Kto się tylko pytał, to ja mu mówiłam, bo mi było w ten sposób łatwiej. I po prostu po tam już setnym razie te emocje, to wszystko już mniej boli.
Ci, którym udało się ocaleć w warszawskiej Rotundzie ponad 20 lat temu, zginęło 49 osób, najczęściej nie chcą o tym mówić. Są kasjerki, które już nigdy po dniu katastrofy nie przekroczyły progu tego budynku. Niemówienie nie jest, zdaniem psycholog Zofii Milskiej-Wrzosińskiej, dobrą metodą. A na pewno mówić trzeba z dziećmi, które od wczoraj nie wiedzą, czy to, co oglądają rodzice, to makabryczny film, czy rzeczywistość. To, że dziecko może się bać, to jest oczywiście zrozumiałe. Przecież my też się boimy. Dla wielu osób reakcja na to wydarzenie to był właśnie lęk. Także to jest zrozumiałe, że dzieci się boją. Ważne jest natomiast, żeby one rozumiały, co się dzieje. Nie zostawiajmy ich w takim poczuciu, że coś się wydarza, my nad tym nie panujemy, nikt nad tym nie panuje, a im się nie tłumaczy, o co chodzi. Zniszczone budynki zostaną odbudowane. Niewykluczone, że będą jeszcze wyższe i jeszcze nowocześniejsze. Poczucie zagrożenia, utrata zaufania, rozpacz. Te uczucia pozostaną w milionach ludzi do końca życia. Niezależnie od tego, czy przeżywają to w Nowym Jorku, czy gdziekolwiek indziej na świecie. Tomasz Sianecki, Fakty. Wypowiedzieliśmy w dzisiejszych faktach bardzo wiele słów. Telewizja daje jednak tę przewagę, że czasem można powiedzieć bardzo wiele, nawet wszystko, nie mówiąc nic. Czarny sen i koszmar trwa. Na kolejne wydanie Faktów zapraszam Państwa na 22.50. Informacje na bieżąco w TVN24. Za chwilę w kropce nad i Monika Olejnik będzie rozmawiała z Bronisławem Komorowskim, z Markiem Siwcem i z Gromosławem Czempińskim. W imieniu nas wszystkich dziękuję Państwu. Do zobaczenia o 22.00.